Żywe węgorze, surowe podroby, śmieci, kamienie, koty, a nawet zwłoki. To nie lista losowych słów, a jadłospis człowieka o nienasyconym apetycie. Dzisiejszy odcinek opowiadał będzie o człowieku, który jadł dosłownie wszystko i wciąż było mu mało. Prawda potrafi być dziwniejsza niż fikcja i wiem, że temat tarar, bo tak francuski głodomor ma na imię, poruszany był na polskim YouTube m.in. przez Karolinę Annę, która nagrała na jego temat świetny materiał. Z racji, że bardzo spodobał mi się temat francuskiego seryjnego zjadacza, a nie lubię powielać filmów na konkretny temat, to w ramach rekompensaty rozwinę to zjawisko, w którym znajduje się nawet i polski akcent, dodając do tego jeszcze kilka innych przykładów. Bez przedłużania. Mężczyzna znany jako Tarar urodził się w pobliżu Lyonu około 1772 roku we Francji i już od urodzenia wykazywał nienormalnie żarłoczny apetyt. Szczegóły krótkiego, ale niezwykłego życia tego człowieka wydają się być mało prawdopodobne. Już od dziecka przejawiał nieludzko olbrzymi apetyt, co skutkowało spożywaniem wielokrotnych porcji, czasem nawet o masie własnego ciała. Niedorzeczne łaknienie posuwało chłopaka do jedzenia coraz większych posiłków. Jedna z historii i jednocześnie jedno z największych osiągnięć młodego Tarar wspomina o zjedzeniu przez niego ćwierci dorosłej krowy na jedno posiedzenie. Taki opis nastolatka sam wciska przed oczy obraz potwornie otyłego chłopca, no ale wręcz przeciwnie. Tarar nawet w późniejszym czasie był dosyć miernym mężczyzną, ważącym w granicy 50 kg. Wkrótce stało się jasne, że nadmierny apetyt chłopaka był nie do powstrzymania. Chłopiec był tak nienasycony, że rodzice nie byli w stanie go wykarmić, więc ostatecznie wyrzucili go z domu, samemu ledwo wiążąc koniec z końcem. Zmuszony do przetrwania najlepiej jak potrafił, chłopiec wyjadał ze śmietników i zaczynał żebrać. Po pewnym czasie zaczął też kraść z bandami złodziei, a następnie dołączył do podróżujących szarlatanów, gdzie Tarar występował jako człowiek, który mógł zjeść dosłownie wszystko. Pokazów dokonywał na ulicach Paryża, jedząc kamienie, korki, całe kosze pełne jabłek czy cokolwiek wcisnęli mu w ręce gapie, zarabiając w taki sposób na kolejne ilości jedzenia. Publika szybko przyzwyczaiła się do nienormalnej pojemności żołądka u nastolatka, dlatego ten też musiał rozwinąć swoje pokazy o coś, co ponownie przykuje uwagę. Odłączył się więc od grupy złodziei i rozpoczął solową działalność polegającą na jedzeniu, tyle że więcej i gorszych rzeczy. Były to w dalszym ciągu korki od wina, zgniłe mięso, ale też żywe myszy, szczury czy węże. Najdziwniejsze było to, że zawsze wyglądał jakby głodował. Młody mężczyzna był ciągle zmęczony jedzeniem, mimo że jego waga nie szła do góry. Wykazywał kolejne objawy niedożywienia, oczywiście poza tym, że jadł wystarczająco dużo, by wykarmić cały garnizon. Gdyby tak stanąć naprzeciwko Tarar, to prawdopodobnie nie wyróżniałby się on niczym szczególnym, tak na pierwszy rzut oka. Mężczyzna jednak od ciągłego jedzenia miał bardzo rozciągnięte poliki. Według opowiadań, na tyle były rozciągnięte, że potrafił schować w nich 12 jajek w taki sam sposób, w jaki wiewiórki wciskają sobie orzechy. Do tego też przerośnięta żuchwa, która stale musiała się ruszać w górę i w dół, by przeżuwać jedzenie. Skóra na brzuchu mężczyzny była luźna i wisząca, naprężała się jednak tylko, gdy ten wciskał w sobie w brzuch kolejne dziesiątki kilogramów jedzenia. Z braku higieny nie tylko zęby Tarar były zniszczone i koszmarnie zaniedbane, ale i on sam. Pocił się przeokropnym smrodem, nawet jak na standardy XVIII-wiecznych wieśniaków. Podobno mówiono o Tarar, że ten chodził wiecznie polepiony jakąś tłustą mazią, dziwną wydzieliną, która wydobywała się z jego skóry. I wcale to nie był łój czy pot. Gdy Tarar miał 20 lat, Francję pochłonęła wojna, rozpoczęta w 1792 roku. Ten postanowił walczyć o wolność Francji. Szybko się okazało, że ani trochę nie nadawał się na front. Inni żołnierze z trudem znosili jego towarzystwo, nie tylko dlatego, że pochłaniał czterokrotnie większe racje żywnościowe armii, ale także okropnie śmierdział. Był stale głodny i szukał jedzenia na polu bitwy, a jego stan pogorszył się do tego stopnia, że ostatecznie trafił do szpitala z powodu wyczerpania organizmu. W placówce leczniczej postawiono go na nogi, jednak jeden z chirurgów, baron Pierre-François Percy, był zbyt zafascynowany jego osobą, by pozwolić mu odejść.
nie mogąc stwierdzić, czy Tarar cierpi na jakąkolwiek niepełnosprawność umysłową, był, według Wikipedii, przedmiotem serii eksperymentów medycznych mających na celu sprawdzenie jego zdolności żywieniowych. Jednym z takich testów było zjedzenie posiłku przeznaczonego dla 15 osób. Jak się domyślacie, żarłok pochłonął całość i ze zmęczenia poszedł spać. Innym razem lekarze przynieśli mu żywego węgorza. Tarar zmiażdżył czaszkę ryby swoimi zębami, a następnie połknął całe, martwe już stworzenie, bez konieczności dzielenia na części. Zjadał także żywe jaszczurki, węże czy szczenięta. Mówi się, że otrzymawszy żywego małego kotka, ten złapał go zębami, wyssał krew jak wampir i zjadł, pozostawiając tylko kości. Postanowiono wykorzystać talent Tarar i wykorzystać go jako kuriera. List napisany przez generała zamknięto w małej drewnianej skrzyneczce, którą głodny mężczyzna przetransportował w swoim żołądku do Prus. Nie znającego ani słowa w języku obcym, Tarar szybko zdemaskowano jako francuskiego szpiega, a pod wpływem tortur ten przyznał się do ukrytej wiadomości w swoim żołądku. Został więc przywiązany łańcuchem do latryny i wszyscy, włącznie z nim, czekali na moment pozyskania tajnej wiadomości. Gdy już ją odzyskano, to, jak się okazało, wiadomość była tylko notatką, która prosiła odbiorcę o potwierdzenie, że Tarar dostarczył list w pełni. Generał nie ufał żarłokowi na tyle, by powierzyć mu ważne dokumenty, a cała sprawa była jedynie testem. Rozwścieczyło to pruską władzę, która o dziwo zlitowała się nad płaczącym na szubienicy mężczyzną. Tarar nie został powieszony, a jedynie dosyć dotkliwie pobity i odesłany do siebie, gdzie jako pierwsze miejsce powrotu wybrał oczywiście szpital. Podczas drugiego pobytu już w szpitalu i poszukiwania leku na swoją chorobę, Tarar wymykał się, by jeść ze śmietników, a także szukał podrobów poza sklepami mięsnymi, szukał odpadów w rynnach i przeszukiwał inne nieczyste źródła w poszukiwaniu pożywienia. Zmuszony do polowania na małe zwierzęta i na zjadaniu ich w całości, ten był już zmęczony ciągłym poczuciem głodu. Żadna ilość jedzenia nie była w stanie go zaspokoić. Podczas jednego z desperackich napadów głodu przyłapano go na piciu krwi rannych pacjentów, a nawet na podgryzaniu ciał w kostnicy. Tarar był tolerowany przez personel wystarczająco długo, mimo że ginęły posiłki pacjentów, a także i czasem sami pacjenci. Ostatecznie został wygnany ze szpitala po tym, jak został podejrzany o pożarcie 14-miesięcznego niemowlęcia. Kolejne lata Tarar spędził na włóczeniu się i zjadaniu tego, co tylko wpadło mu w ręce. 4 lata później, w 1798 roku, Tarar wrócił do szpitala, w którym leczył się już wcześniej. Mężczyzna z nadludzkim apetytem umierał, lecz nie było to spowodowane chorobami związanymi z jego dietą. Powodem była gruźlica. Lekarze XVIII wieku i wiedza medyczna tamtych lat nie pozwoliła dokładnie zdiagnozować żarłocznego Francuza. Oceniono jednak jego wnętrzności i odkryto, że owrzodzony żołądek Tarar był tak masywny, że wypełniał prawie całą jamę brzuszną. Jego przełyk był nienaturalnie szeroki, a inne organy były pokryte ropą. Wątroba była powiększona i pozbawiona swojej konsystencji, przypominała bardziej galaretę niż organ. Według doktorów martwe ciało Tarar było tak zgniłe już za życia, że odmawiano zbadania go tak dokładnie, jak początkowo proponowano. Wszystko przez panujący wokół smród. Tarar zmarł w wieku 26 lat. Dziś powód żarłactwa u Tarar jest niemożliwy do zbadania. Prawdopodobnych rozwiązań jest jednak kilka. Podejrzewa się, że za wszystkim stoi hiperfagia, czyli zaburzenie neurologiczne powodujące nadmierne zwiększenie łaknienia, często właśnie prowadzące do przejadania się. Hiperfagia nie ustępuje po jedzeniu i często prowadzi do szybkiego przyjmowania nadmiernych ilości pokarmu. Bardzo możliwe, że mężczyzna cierpiał na tą chorobę, zanim w ogóle została zdiagnozowana. Inną z teorii jest ta mówiąca o zespole Pradera-Willi'ego, zespole wad wrodzonych objawiających się niskim wzrostem, niepełnosprawnością intelektualną oraz otyłością, która spowodowana jest mniejszym zapotrzebowaniem energetycznym przy jednoczesnym ciągłym niepohamowanym uczuciu głodu. Jak wysoki był Tarar, tego nie wiadomo, jednakże raczej nie cechował się niepełnosprawnością intelektualną, chociaż tego też wykluczyć nie można. Obie te teorie krążą wokół nadmiernego spożywania pokarmu,
ale żadna z nich nie tłumaczy, dlaczego Tarar nie tył. Nie przyswajał nic ze spożywanych pokarmów, a wręcz pozostawał w takim mikrym stanie. Z racji, że całość historii działa się w XVIII wieku, to opisane wydarzenia mogą być lekko naciągane. Historia Tarar ma jednak jedno źródło, a są to zapiski samego Pierre-François Percy'ego, czyli naczelnego lekarza i chirurga armii francuskiej, tego samego lekarza, który opiekował się żarłokiem. Percy dwukrotnie omawia przypadek Tarar. Pierwszym razem około czerwca 1802 roku, a także w 1809, kiedy napisał 20-stronicowy artykuł na temat tego, co nazwał polifagią, a w późniejszej wersji opisał to pod hasłem homofagia. Dziś tą samą chorobę znamy pod hasłem hiperfagia, a czym to jest, to opisałem wam chwilę wcześniej. Sam Tarar, opisywany przez Percy'ego, był jako zwierzęca, odrażająca istota, którą nazywano brudnym polifagiem. Percy omawia kilka historycznych przypadków osób, o których mówi się, że były kompulsywnymi zjadaczami, zdolnymi do spożywania gigantycznych ilości jedzenia lub kamieni, drewna czy metalu, a następnie poświęca większość tekstu historii właśnie Tarar. Nie ma zatem powodu, by sądzić, że Percy zmyślił tę historię. Mężczyzna był poważnym lekarzem, z długą i prestiżową karierą, był jednym z najlepszych francuskich lekarzy wojskowych swoich czasów, a także aktywnym uczestnikiem wojen rewolucyjnych i napoleońskich. Wszyscy cytowani przez niego lekarze w publikacji dotyczącej choroby Tarar istnieli i żyli w tamtym czasie. Opowieści o kompulsywnym zjadaczu pochodzą z jego własnych doświadczeń oraz zeznań lekarzy, pielęgniarek czy oficerów wojskowych, którzy mieli kontakt z Tarar i byli nim zniesmaczeni. Tak więc wszystkie te zapiski to literatura faktu. Wychodzi na to, że duża część historii Tarar jest oparta na prawdzie. Rzeczywiście istniał taki kompulsywny zjadacz, który wykorzystywał swoją zdolność do występów ulicznych, rujnując swój układ trawienny tak często, że stał się dobrze znaną obrzydliwą lekarską ciekawostką. Jak wspomniałem jednak na początku, historia Tarar to nie jest jedyne, co przygotowałem na ten odcinek. Zaskakującym jest fakt, że w tym samym okresie żył drugi, tak samo cierpiący mężczyzna. Charles Domery, a dokładniej to Karol Domesz, był Polakiem. Również żołnierzem, który stał się znany z tego samego powodu co Tarar, czyli swojego zdumiewającego apetytu. Urodzony w przejętej przez Prusy Polsce, a następnie wychowany w wielodzietnym domu, Karol podobno nie odstawał apetytem od swoich 8 braci oraz ojca. Wszyscy podobno byli żarłocznymi zjadaczami. Pomimo pochłaniania ogromnych ilości jedzenia, ten wyglądał całkiem normalnie. Nie przypominał oślizgłej karykatury, jak jego francuski odpowiednik. Karol pocił się jedynie w nocy, gdy jego organizm dawał znać, że pora na kolejny posiłek. A takie nocne wybudzanie się na podjadanie często działo się dwukrotnie. Dosyć wcześnie też Charles został wcielony do pruskiej armii, jednakże szybko z niej odszedł, zasilając szeregi Francji. Zmiany dokonał przez zbyt małe racje żywnościowe po stronie dawnych Prus. Jak podaje Wikipedia, podczas stacjonowania pod Paryżem odnotowano, że Charles zjadł 174 koty w ciągu roku i mimo, że nie lubił warzyw, to zjadał około 2 kg trawy każdego dnia, jeżeli nie mógł znaleźć sobie innego pożywienia, oczywiście poza przyznawanymi już racjami. Mężczyzna sam uważał, że zjadanie kotów powodowało u niego rozterki moralne. Czasami zabijał je przed jedzeniem, ale kiedy był już bardzo głodny, to pomijał tę czynność, co powodowało u niego wyrzuty sumienia. No ale głód był silniejszy. Tak jak i Tarar, Karol również przejawiał zachowania kanibalistyczne. Podczas służby na statku próbował zjeść odciętą nogę członka swojej własnej załogi. Jednakże inni członkowie załogi wyrwali mu ją sprzed nosa, wykrzykując, żeby tego nie robił. Pod koniec XVIII wieku Charles trafił do niewoli, gdzie zszokował Brytyjczyków swoim apetytem. Ci postanowili testować jego limity, zwiększając jego racje żywnościowe 10-krotnie, a ten i tak, jakimś sposobem, oczywiście napędzany głodem, upolował więziennego kota i co najmniej 20 szczurów, poza zjedzeniem tych 10-krotnych racji. By jakkolwiek zapchać sobie jeszcze żołądek, mężczyzna wsuwał w siebie łojowe świece, znalezione w celi. Poddano go więc kolejnemu eksperymentowi. W ciągu dnia zjadł łącznie 7 kg surowego krowiego wymienia i surowej wołowiny, zapijając to 4 butelkami ciemnego piwa. Jak się domyślacie, głód nie ustąpił.
Wszystko, co wiadomo o żarłocznym Polaku, pochodzi z relacji doktora Johnstona z 1799 roku i w zasadzie wszystko już wam o nim podałem. Nie wiadomo, jak wyglądał jego dalszy pobyt w niewoli, jego dalsze życie, w jaki sposób i kiedy zmarł. Całość historii o żarłocznym Polaku urywa się właśnie tutaj. Nasuwa się więc pytanie, czy istnieje więcej historii, być może współczesnych historii tego rodzaju? Przeglądając informacje w internecie, udało mi się natknąć na dwa całkiem podobne przypadki. Pierwszym jest, znów pochodzący z końca XVIII wieku, Jacques de Falaise. Był on, podobnie jak Tarar, Francuzem z pochodzenia, który zasłynął ze swoich umiejętności połykania. Nie chodziło tu jednak o jedzenie horrendalnie wielkich ilości jedzenia. Jacques występował w paryskim teatrze, gdzie na scenie połykał orzechy, fajki, jajka, kwiaty z łodygami, zegarki, a także żywe zwierzęta, takie jak myszy, wróble czy raki w całości. Mówiono o nim, że ma żołądek ze stali, a także niesamowicie rozciągnięty przełyk. Mimo swoich supermocy, mężczyzna został zmuszony do zaprzestania swoich wyczynów przez kilka ataków, zapalenia żołądka, a także i jelit. Odsunięta z teatru, niejako wygaszająca się gwiazda Jacques z żalu odebrał sobie życie w 1825 roku. Po przeprowadzonej autopsji połykacza stwierdzono, że de Falaise nie był obdarzony wyjątkowymi organami trawiennymi. Nie cierpiał na polifagię, hiperfagię, a oddawał się swoim ćwiczeniom raczej z chęci zabłyśnięcia na deskach teatru, niż z powodu gigantycznego apetytu. Zrobił sobie krzywdę sam, na własne życzenie. Innym, nieco bardziej współczesnym przypadkiem jest po raz kolejny Francuz Michel Lotito, żyjący w latach 1950-2007. Już od 9 roku życia był on artystą rozrywkowym, znanym z celowego spożywania niestrawnych przedmiotów. Mężczyzna cierpiał na zaburzenie odżywiania znane jako pika, które jest zaburzeniem psychicznym charakteryzującym się zwiększonym apetytem na substancje, które w dużej mierze nie są w ogóle jadalne. Istnieje wiele odmian tej choroby, począwszy od tych, które zmuszają osoby, które na nią cierpią, do jedzenia drewna, ostrych przedmiotów, piachu, szkła, metalu czy lodu, aż po te, które charakteryzują się zwiększonym apetytem na kał, wymiociny czy mocz. W przypadku Michela była to niepohamowana ochota na jedzenie metalu i jemu pochodnych. Okazuje się jednak, że to nie tylko psychika pozwalała mu na taką dziwaczną dietę, ale jego ciało było do tego doskonale przystosowane. Lekarze ustalili, że mężczyzna miał dużo grubszy żołądek i jelita, co pozwalało mu na spożywanie ostrych metali bez obrażeń. Lotito miał również niezwykle silne soki trawienne, co oznaczało, że mógł trawić dziwaczne materiały. Mężczyzna zasłynął z pochłaniania metalu, szkła, niektórych plastików, a także i gumy. Podczas występów spożywał około 1 kg pociętego lub połamanego metalu, oczywiście na małe kawałki, poprzedzając to olejem mineralnym lub pijąc spore ilości wody. Szacuje się, że w 40 lat aktywności Lotito zjadł prawie 9 ton metalu. A teraz najciekawsza część. Michel w ciągu swojego dnia zdemontował, pociął i zjadł 18 rowerów, 15 wózków sklepowych, 7 telewizorów, 6 żyrandoli, 2 łóżka. Podczas jednego z występów na jedno posiedzenie zjadł 500 metrów żelaznego łańcucha, ale największym wyczynem jest samolot, model Cessna 150. Zjedzenie samolotu w całości zajęło mu około 2 lat. Pomimo swoich zaskakujących zdolności, ani połykacz zwierząt, ani zjadacz metalu nie cierpieli na zwiększony, nieludzki apetyt i pojemność żołądka w takim stopniu, w jakim spotkało to Charlesa lub Tarar. Czasem najbardziej niezwykłe historie tkwią w faktach, a podróż przez historię najbardziej żarłocznych ludzi na świecie zdaje się temu tylko potwierdzać. Czarne serce.